Dobra, o kurwa. Właśnie się pakujemy do Damianka, siemano widzowie. Jedziemy do Augustowa. Nie mam właściwie za dużo tutaj teraz mówić, ale muszę zapierdalić, wszystko to pakować. I zaraz, nie wiem, może w pociągu więcej opowiem, ale jak będę już w tym kurwa jebanym mieście ćpunów. Ja. Wysiedliśmy ledwo. Ja do tego zjeba teraz będę wsiadać jakąś taksówkę. Kurwa, w ogóle nie miałem nic, nie miałem co powiedzieć. W ogóle teraz jest też trochę spierdoliło mi się coś. Spałem z kilka godzin, jeszcze o 5 rano wstałem, musiałem wszystko spakować. Nie wiem co mówię w ogóle, ale pewnie przy Karpińskim się obudzę, bo obiecał mi, że przyniesie brudnego Sprite'a, więc będzie fajnie. Wziąłem w ogóle gogle mu kurwa PS4, bo PS5 nie będę odłączać. I oczywiście laptopa i sprzęt, więc będziemy nagrywać pewnie. Tu się kurwało sobie. Teraz siedzimy do tego. Tak. Ogólnie to muszę czekać jakoś do 15 z pokojem. Przyjechałem dopiero właśnie. Pokój miał być na 15. Przyjechaliśmy 2 godziny wcześniej. Karpiński teraz właśnie będzie jeździć. Jeszcze mieliśmy się spotkać z jedną koleżanką, ale nie wiem czy ona przyjedzie. Mieliśmy się spotkać też z FYK, z którym robiłem jedną nutkę. Taki ziomek z Netty, taki z takiego groźnej wsi z Augustowem. I ogólnie to tak, to właśnie wziąłem PS4, bo PS5 nie będę odłączać. Gogle VR, więc Karpiński będzie na VR-ze. Sprzęt, więc będziemy nagrywać, bo kiedyś 4 do 9 rano freestyle'owaliśmy i nawet nam to dobrze chodziło i myśleliśmy, żeby cały album nagrać, tak? I wpadliśmy na ten pomysł, żebym przyjechał kiedyś do niego i tak nagrał. No ale może teraz to wyjdzie. Więc ostatecznie to może coś go uruchomię w końcu, tego leniwego chuja do pracy jakoś uruchomię, bo on, gdy jeżeli będzie się mnie słuchać, to wyjdzie mu dobre. I dalej jestem zdziwiony, że tutaj jestem, nie dostałem w pierdolu w tym mieście. Chuja, to grożenie, kurwa, nic się nie stało na razie, no ale nie chwal dnia przed zachodem słońca. Czekam na kurwa, aż pokój się zwolni, bo jeszcze się pokój nie zwolni, dlatego przyjechaliśmy wcześniej, więc jak mówiłem Karpińskiemu, że może wejdę z nim do pokoju, że chcę z nim wejść do pokoju, to potem jak przyjechaliśmy wcześniej, to myślałem, że to się nie spełni. A możliwe, bardzo możliwe, że się kurwa spełni. W ogóle też miałem jakieś takie znowu kurwa dziwne, nie halucynacje, tylko wydawało mi się, że widzę osobę, która chce mi wpierdolić. Ja ogólnie mam takie stany lękowe, jakieś przejebane, więc to często tak wygląda u mnie, że mam dziwne rzeczy, mi się na przykład zdają. Na przykład raz kurwa szedłem sobie po prostu ten, wracałem z nocą z siłowni, jakieś typy kurwa, widziałem jakichś dwóch typków, ja zacząłem już dzwonić do mamy, żeby się pożegnać, bo myślałem, że mnie zabiją zaraz, bo byłem bez gazu albo nic. I oni powiedzieli, ja już chciałem zacząć spierdalać, a oni się mnie zapytali, kiedy koncert, albo na przykład raz, to chyba przez za duże dawki medikinetu, ale raz miałem takie coś, że patrzyłem się, ktoś jechał samochodem i patrzyłem się tam na tą kierowcę i myślałem, że to King Von, bo miał taką kurwa czarną czapkę. Widziałem dosłownie czarną rzutę dredy, czarną skórę i myślałem, że to dosłownie King Von, a pół sekundy później to był jakiś kurwa łysy stary chłopik. Ja miałem jakieś halucynacje, jakieś dziwne ostatnie rzeczy mam, ale teraz właśnie czegoś takiego, to był jedyny moment, to był pierwszy raz, kiedy miałem taki coś, ale to już nawet nie są halucynacje. Znaczy to nawet nie powiedziałbym, że to halucynacja, tylko to przez medikinet po prostu. Teraz nie biorę go, tylko myślałem po prostu, że to taka typiara jest, kurwa znajoma, której gryziłem. Pozdrowa. Ale okazało się, że nie, bo w sumie nie miało sensu, by to po prostu podobne włosy miała. No, a tak to kurwa czekam. Ola, czyli była Karpińskiego. A tak to czekam sobie na Karpińskiego i czuję się w miarę wyluzowany, ale gaz już przy sobie mam na wszelki wypadek. O, tu jest park, w którym robiłem cardio i śpiewałem Matczaka i Młodego Westa. To tak, czekam na Karpińskiego, on miał kupić Sprite'a Zero, takiego z magicznego Sprite'a Zero i Liptonów Zero, ale nie kupił ani tego, bo dziwo się go Sprite'a Zero, zapytali o dowód. Właśnie chyba miałem kolejny element halucynacji, bo te halucynacje trwają w cholerę mało, że popatrzyłem się na recepcję i widziałem tam uśmiechniętą mordę teścia Karpińskiego, kurwa, tego byłego teścia i coś jest z nim chyba nie tak, ale kurwa to już akurat z widy są jakieś, ja się już doszukuję, tak mi się wydaje, ale chuj, zobaczymy jak to będzie, zaraz zobaczymy Karpińskiego. O kurwa, ja mam się. A czemu ty tak chodzisz? Co chodzę? Nie wiem. A masz iPhone'a.
No kurwa co? No. A czekaj, musimy tak. Idziemy do środka? Tak, musimy po pierwsze znaleźć kurwa matkę i ten, i ciocię. Ja się jej boję. Co się boisz, boję kurwa? Boję się. Mówię, jeśli zgolisz jaja specjalnie na tą okazję, to teraz będziesz mieć kurwa. Się samo ogolone, ale tak. Nie, trochę odrosło. Pierdolę, co odrosło? Twoja mama? No to pokaż jej. Pokazać? No pokaż jej. Pokaż jej, kurwa, to się to powiedz, czy wystarczająco ogoliłeś, czy nie. Piński, poznaj się z moją mamą. No Karpiński, czeka! Karpiński musi ogolić jaja! To jak masz na imię? Nawet. Rafał! Rafał będzie go tym domu. Antek! Właśnie wszedliśmy do pokoju, zaraz wam zrobię ten room tour, tylko kurwa musimy wykombinować, że konsola się podłączy. No konsola, ona jest już podłączona, tylko na HDMI 2 nie umiemy przełączyć. Komputer, ty! Nie jest komputer, to jest bank! Co to jest? To jest bank! Lodówka, debil! O kurwa! Ty, to jest bank, kurwa, chyba, bo tego się nie da utworzyć. Jee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 
A i się dziwię. Bo i tu jest pęknięte. Dobra, chuj, ty jesteś. Tu jest to pęknięte. Kira zaczął po angielsku gadać. Kira się uczy angielskiego. Ty masz pizdę, pan Ojwy. Gdzie ty wszedłeś? Kurwa ty! Nie wiem, ja patrzę co tu jest. I mamy prysznic. Odpala, dobra. Tak, w ogóle... Gdzie ty idziesz? O właśnie, włącz światło, kurwa, nie pokażę, widzą na ciemko, no. Kurwa. Na ciemko. To jest kibel. Otwórz się stłucz. Tak? Tak, będzie pewnie pierwszy raz w miesiącu się uwierzę. Ty gadasz, to jest papier. No kurwa, to dziro nie ma. Ej, to jakaś suszarka jest w ogóle. Nie szpuny! No? Mi się ten to ja chcę, jeżeli się zobaczymy, to ja chcę się na przywitanie zobaczyć szuna w twojej ręce, którego mi dajesz, okej? Okay? Nie. Szufra. Nie daję ci. Dobra, no? Nie daję ci żadnego szuna. Co? Ja idę hasklować, kurwa, aplikację, siema. Siema! Dobra, no. Dobra, mamy, o kurwa, ty co to jest? Oglądamy Capture Iceberg, to już było. Dobra. Nie będę kurwił Shona. Widzowie, będziemy robić jakiś bicik, znaczy będziemy, bicik chyba nie ma. Albo nagrywamy coś. Nagrywamy, bo Logika... Tylko co? Bo Logika mam problem taki z Logikiem mam, że... A Robloxa mam. Mam Steama. Wiedźmina 1 powinienem zainstalować, jak chcesz, może. Nie wiem, no. Kurwa, ale wziąłem tyle gierek fajnych. Nie działa gówno. On się odpalił, stary! No Logik, proszę, odpalił, on był zbagowany, on się odpalił, what the fuck? Możemy zrobić bicik jeszcze, dobra, no to robimy bicik. Minęła krótka chwila, mamy już bicik. A jeszcze najważniejsze, Voice Taga zapomniałem. Zaraz tutaj wrzucę ten Voice. Dobra, widzowie, nie tak, idioto, ja ci ustawiłem jak, no, tak. Dobra, to nagraliśmy na razie takie coś. Ja się tu nie zmieniam, stary, tylko jej nie kocham. Zmiana tu na lepsze nie przyjdzie do ciebie od tak. Miałem tą depresję, czułem się gorzej niż Boczak. Córka mnie zdradziła, razy śpali się na blogach. Nie można tu ufać, krótkim sukom nigdy już. Wszystkie swoje rany muszę spokojnić w dusz. Te jebane szmaty chcą ze mną jarać ten susz. Jeśli bym to zrobił, przejarałbym sobie nóg. Była dziwka, dziwi się, że wymieniłem ją. Jak się kurwa dziwisz, prawie strzeliłem ze skroń. Czułem się jak TV, któremu odcię to prąd. Przyszedł jeszcze na pół jakiś jebany zbrazon. Nawet tej aptece dziwka nie strzeliła. To dała mi! Nie myślałem wtedy, chciałem kupić Akodin! Demon w mojej głowie pragnął busa energii. Niczę transfer Mexi, zamieniam się w motocykl. Bang! Fuck na traku. No. Nie nagraliśmy nawet połowy, ale tak. Po pierwsze to musimy sobie... Zasejwować, ale też ja oprócz tego, bo to czasami może być offline, więc czasami ja robię taki trik dla was, żebyście sobie pobierali ten wokal na wszelki wypadek, bo bić to tam nie trzeba, ale kurwa ten wokal i nagrywamy sobie, tutaj jest napisane Asia, to Osia wokal a cappella. Asia wokal a cappella. Tutaj jest trochę chyba za głośno to jest, ale to się da zrobić. Dobra, i mamy ten Asia wokal a cappella. Zobaczymy zaraz, czy wszystko działa. Do ciebie. Dobra, jest wszystko git. Dobra, teraz idziemy na obiadek. Nie wiem, czy nie podjedziemy jeszcze na chwilkę pododawać telefonu, chociaż jak w sumie, jak ja idę z Karpickim na siłownię, to...
Wiecie, to w sumie nie będę, nie, pewnie, nie będę mógł słuchać muzyki, ewentualnie pochodzimy sobie zrobić cardio i będę śpiewać tego matczaka. Dobra, więc może jeszcze pododuję, dobra, save Asia i... Chuja nie Liptona, nie znalazłeś ja ani... Ja czekam na jedzenie. Ani Dirty Slide'a nie znalazłeś. Sobie ten... Kurwa, wyskubiłeś moją mamę. Do niej mówię, że ten, że tam zupa jakaś najtańsza była. Mówię do niej, że tą najtańszą może, nie? A ona mówi, że, no, że co chce, no. Ach, chyba... One były drugie, tak. Nie, mam I pojęcie. Co, jak tam? Co, żarcie? No. No to jebano. Lepiej niż wani, nie? Wyślij mi ten poradnik z roboty, to wyjdzie do świecie. Wypadło ci. I co, będziesz wymieniał świetę na robotę? No właśnie, wyślij mi, kurwa, ten poradnik, to wyjdzie do świecie. No to ci potem w pokoju wyślij. Mamy dla siebie całą siłownię, kurwa, ty. To jak mój stary, to mój stary, to jest mokry sen mojego starego. Ogólnie to wygląda jak mokry sen mojego starego, to jest jakiś siłownia, ale okazało się, że to jest siłownia dla niepełnosprawnych. Dlatego chyba nie powinniśmy tutaj być. Klucz zadziałał, ale chyba powinniśmy przejść do sali fitness, jeżeli coś chcemy poćwiczyć, bo tam widziałem nogi. Więc spróbujemy tam zobaczyć. Nogi widziałem, że taka maszyna do nogi jest. Te śmieci wróciliśmy z siłowni. No, że ten. I zobaczyli, próbowaliśmy to włączyć konsolę. I oni mieli podłączony jeden kabel HDMI. To się tak coś długo wczytuje. Myślę, że to się zrobiło. Może się zlogowało? Nie, dobra, dobra. Dobra, zaraz biorę pady. I tak, i udało nam się odłączyć kabel HDMI od kurwa telewizora. Po prostu muszę wyciągnąć pady. A, dalej. Idziemy, kurwa, gdzie ty to nagrywasz? Idziemy na miasto, przejść. Idziemy na molo. Na molo, a potem idziemy na skajtarzy, nie? Nie, raczej. Jeden obszar. Kurwa. Tak, uzgodniliśmy tu jest chuj dużo komarów. Uzgodniliśmy, że spotkamy się następnym razem. Mówiła się nagrać. Następnym razem w Olecku, gdzie jest mój ziomek, który wyprodukował jeden beat, taki kodyniarz. Pozdrowienia dla ciebie, Bart. Teraz powinniśmy zrobić jakieś zdjęcia i kurwa spierdalać tych komarów jebanych jak najszybciej. Tak, udało nam się w koopa zagrać. Udało nam się w GTA San Andreas w koopa zagrać, patrz. Wychodzimy tutaj i tu jest pad drugi i kurwa... I można sobie grać w koopa. Patrzcie sobie, patrz, tu jest grać w koopa. I teraz Karwicki dzwoni do mamy i moja mama kupi jutro mu pokój razem ze mną za 400 zł. Kwiński robi herbatę. Jaki kurwa herbatę? Cukier, znaczy kurwa kawę robi. Mamy trzy, bo ja jedno zjadłem. Co mamy? A, bo tak, on kurwa wziął i wpierdolił tak cukier. To mamy kurwa... Kiego jeszcze nie przyjechała, o. O, kurwa, jaki widok z tego jest. Karpiński, Karpińskiego. No to się ma na stary. Dobra, do zobaczenia jutro. Dobra. Właśnie wracam po rozmowie tej. Mojej mamy z mamą Karpińskiego. W ogóle moja mama się pytała mamy Karpińskiego, jak ma na imię Damian czy Rafał, bo ja sobie robiłem jaja, bo Rafał to jest były teściowy Karpińskiego. Jutro faktycznie moja mama opłaci mu noclek i będzie spać ze mną. Muszę chwilę odpocząć i ta konsola jest w ogóle odłączona, bo oni mogli mieć problem jakiś, a jako że Karpiński rano przyjedzie, ja w sumie i tak grać raczej nie będę. Bo będą ten pokój sprzątali, to pewnie to jakoś to ogarniemy. Po prostu podniosłem jutro i pewnie całą noc pogram. Jo. No ogólnie to tak. Wstałem jest jakieś 9 rano. Zaraz będę musiał zwalniać pokój, bo jest drugi dwuosobowy pokój, ale on będzie dopiero od 15, a przez kilka godzin będę w spokoju tak naprawdę. Karpiński ze mną się spotyka za jakieś 2 godziny. Powinien przynieść blaki, bo ja ogólnie zacząłem pić GBS-y po prostu, bo te kurwa energetyki są niezdrowe, ale no nie przyniosłem chyba, ani ja nie zapomniałem też wziąć GPS-u, więc no myślę, że muszę wrócić do starego nałogu przez kilka dni. Tak jak się to przez dwa, no, że przez dwa praktycznie pełne będę musiał pić te gówno jebane, no ale też jakoś nie jest to, nie jest jakoś źle, wydaje mi się, może ktoś jeszcze przyjedzie, no ale w ogóle już wczoraj to odłączyliśmy, bo nie wiedziałem, czy ja dam radę, bo jakby, patrzcie, ja już wczoraj tą konsolę odłączyłem. Ten Karpiński wczoraj odłączył to kusura, zostawił tą gówno wodę. Zostawił to gówno, to ja zaraz wypiję to. Odłączył to i podłączył ten telewizor. Ja nie wiedziałem, czy to zrobię, bo nie patrzyłem się właściwie, jak to robi. Tylko liczyłem po prostu na to. Dzisiaj już tam. Liczyłem na to, że on to robi. Jak to, znaczy, całe pierdolę. Liczyłem na to, że on to zrobi, ale trochę się nie patrzyłem. Więc po prostu
on przyjedzie potem i znowu podłączymy tą konsolę, jako że mamy całą noc, to będziemy kurwa po prostu grali, będziemy grać całą noc. Właściwie chcemy przyjść na śniadaniu. Niedługo będziemy wychodzić z tego pokoju. Więc tak, udało mi się zacząć to wszystko zbierać. Słuchajcie, udało nam się do nowego pokoju przeprowadzić. Kapickiego jeszcze nie ma, bo jedzie mi w oblaki. Jak mówiłem, tutaj to on mi się w sumie gorzej podoba. Tak. Dobra. Właśnie jak no to jest kurwa to samo faktycznie, tylko trochę inaczej poukładane. Tu trochę to z tym telewizorem damy radę, tu damy radę. A ja wiem co mi kurwa tu nie pasuje, dobra. O, teraz o wiele lepiej jest, dobra, teraz jest 10 razy lepiej, bo było takie ciemno w chuj. Z wody by się przydało napić. Zaraz się napiję. What the fuck? Co jest z tym hotelem? Nie tak, ja mogę sobie wejść. Chodzę na balkę. Mogę sobie kurwa na tego pokoju na balkę wbić. Dobra, to zamykam to. Teraz mnie nikt nie może wbić. Trochę tu fali, ale da się wytrzymać. Szkoda, że taki, no, trochę to fali, no. Będę taką hejo wali, taką kurwa. Ale Karpicki to wytrzyma, szczególnie, że to jest za darmo. Nie, według niego. W sumie u mnie też, bo to trochę akurat ta mama zafundowała ten pojazd. I w sumie wielki pozdro dla nich. A kurwa ty. No możemy iść. A na masę chcesz iść? Gdzie my jesteśmy tu pierwsze? Tak, tędy idziemy. Tam mamy na oboczu totalnym. W ogóle okazało się, że tak masz ten balkon. No a możesz... ty pamiętasz numer? Tak, pamiętam. W ogóle jak masz ten balkon, to możesz się włamać na ten do innego hopa. Nie, to nie żartuję, kurwa. Ja bo miał otwarty i można się powołamać. A to jeszcze tam dalej? 130. Aż pokażę ci. Krzysztof. Tak, tak. No i tutaj masz i tu było w ogóle tak w chuj przesunięte. Teraz jest oddzielność. Na którym chcesz spać? Chcesz baka? Na którym chcesz spać? Nie, obojętnie. To tak. Były u nas jeszcze dwie koleżanki, ale tego nie nagrywaliśmy. Karpiński sobie gra, pogrywa Detroit. Na jednej, że na mój kosz siedzi w pokoju, to na mój to kosz ogrywa. Jestem z tego dumny. Kurwa. I pewnie będziemy grać całą noc i może jeszcze jakąś piosenkę nagrywamy, choć byłem lekko wkurwiony, bo skasował mi się tekst do jednej piosenki, ale bicik fajny zrobiłem chociaż. Powiem, że powoli się przyzwyczaiłem. No i widno, kurwa, to dobrze, to kupisz sobie PS, to możesz ode mnie PS4 odkupić. Nie, mogę ci pożyczać potem na następnym razie. No w sumie to byśmy nawet... W sumie to może nawet mógł to zrobić. Ja to gram tylko w wakacje, też mówię. Nie mam podłączonej. To zaraz zobaczymy, co się będzie dziać dalej, widzę. Jo. Karpicki się nagrywał, ten, napierdala, a my będziemy robić nutę o 22. Spróbujemy coś skleić. To tak. Ej, potem... A, dobra. Co? To ja sobie poza vlogiem. Dobra. No, jest około 5 rano, my od tamtej czasu gramy ciągle w Detroit, przechodzimy już końcówkę, tylko ten debil nagle zaczyna robić sobie dystrakcję i nie mamy na to kurwa czasu, przestań kurwa. Wyłącz to kurwa, nie mamy... Wyłączaj to, gramy, już, gramy, my nie mamy czasu, musimy jeszcze piosenki nagrać. Ciszy. Ale nadszedł czas, byśmy podnieśli głowy i powiedzieli ludziom, kim naprawdę jesteśmy. O, właśnie, on teraz idzie. Kurwa, przyszedliśmy to gówno, Chloe już spierdoliła. Ty mówiłeś, jak tam mówiłeś, 7 na 10, tak? A jeszcze tu jest jedna. A już potem mi się nie chciało. Kurwa, spać już. Więc ty jest samo co ty. Czekaj, chcę zobaczyć, ile achievementów zdobył. O, dawaj się. Czy to pytasz? Nie. Czekaj, te Karpiński może się tu pozbieramy. Teraz się konsola wyłączy i wtedy będziemy mogli ją odłączyć i wyłączyć to. Ci powiem kiedy to się odłączy. To jeszcze dopóki się nie świeci światło, to nie można ją wyłączyć. Ale kurwa, Jezu, przegraliśmy całe Detroit 14 godzin, kurwa, jebany. No. I teraz i tak ty wygrałeś, ty kurwa wyglądasz nic, bo ty kompletnie nic nie spałeś chyba. Czy ty spałeś jak ja grałem wtedy? Jak ja teraz grałem? Nie wiem.
Z minutę mamy. Nie z minutę, kurwa, to nie... Ja spałem 2 minuty, on spał minutę, no to kurwa... Wielkie, kurwa, jeszcze my żyjemy na kofeinie po prostu. Nic nie ma co sprzątać. Takie może... Jest, co? Ty, weź mi to, wpisaliśmy to poczelnie, albo ja sobie co? No, wstać sobie. Tutaj jakieś, Budasa, kurwa, okruchy, okruchy ciastka Emilki, kurwa. Co dasze, kurwa. To prezent dla, to będziesz mieć prezent dla obsługi. Nikola i Emilka nie wzięły, to kurwa będzie dla obsługi prezent. Panie hotelarki się poczęstują. Okruchem. Okruchem taki jest. No to jest, nie zostanie, kurwa, ale co? To ja muszę jeszcze przerzucić ten, ja muszę jeszcze przerzucić to. No, kurwa, pośle, muszę jeszcze przerzucić, czy tam coś nie spadło. Idziemy do wyjścia, bo... Historia Karpiński, proszę, co ja zrobiłem? Kurwa, debil. Mordę pokaż. No debil podszedł do... Podszedliśmy do ekspresu. Ja sobie nalałem sok. A ten debil, kurwa, wziął cały talerz. Podstawiał te szklanki i tak ten. I wylewał, potem wylewał specjalnie ten sok na ten ekspres. I z tego ekspresu zaczęło tak, kurwa, ciec. I potem, kurwa, zaczęło z tego blatu ciec i, kurwa, i se poszliśmy. Nie, to jeszcze coś, no trochę, no w sumie, tak mniej więcej, ja tego nie wiem, czego powiedzieć losu. Tak w skrócie, po prostu zaczęła lecieć woda potem z tego soku, z tego, i ja po prostu zacząłem to wylewać i tyle, tak dobra. Okazało się, że wszystko jest spakowane, no to chyba było. Tylko teraz jest problem, że kurwa, ten debil się, kurwa, dystrakcjonuje. Może jakiś tekstik napiszemy na szybko. Stoimy teraz Karpiński, właśnie udało, wyjechaliśmy z hotelu i no... Ten Kiro, ten diabus do mnie dzwoni, ja niego nie odbieram, bo nie mam ochoty, kurwa. Chujek jebany. I jestem w cholerę zmęczony, bo dosłownie spaliśmy dwie minuty i... No i czekam na ten jebany pociąg, jeszcze mam przesiadkę z Białystoka. I kurwa... I muszę jakiegoś nergola jebnąć, bo inaczej nie przeżyję. Wiem, że miałem z tym kurwa skończyć i kurwa skończyłem, tylko po prostu nie wziąłem już GBS-a ze sobą. Trzeba wziąć kurwa... Słuchaj, hejter. Czemu hejter? Jaki hejter? Kim jest hejterem? Asia jest moim hejterem, twoja Asia jest moim hejterem. Więc kurwa, zaraz widzimy się, jak pociąg podjedzie. No, teraz wyjeżdżamy. Z Karpińskim już się pożegnałem jakąś godzinę temu. Pojechałem na początku pociągiem regionalnym, ale nic nie nagrywałem, bo zasnąłem i kurwa, po prostu to szybko poszło. Teraz szybko jeszcze poszedłem do Żabki. Kupiłem. Tak, dwa blaki, jeszcze zero, kreski. I tu jest jakiś kurwa taki nowy smak. Też bez cukru, green icy mango. Tak. Spróbuję tego na szybko. W sumie nawet niezłe jest, ale zero limon jest lepszy. Ale już chuj. Za kilka godzin będę w Warszawce. Zrobimy podsumowanie się tego wszystkiego, co się tu odpierdoliło i... Do zobaczenia. No widzowie, jesteśmy jakieś dwa tygodnie po... Ja właściwie montuję tego vloga po prostu i teraz chciałem nagrać wam takie szybkie podsumowanie. Ogólnie byliśmy wtedy obaj brudni, bo uznaliśmy, że albo się myjemy razem, albo się w ogóle nie myliśmy, więc nie myliśmy się w ogóle. I potem uznaliśmy, że albo śpimy razem, albo nie śpimy w ogóle, więc też graliśmy całą noc. Chociaż z tym drugim w sumie to nieprawda, po prostu mieliśmy od początku grać, ale chuj. Teraz gram w Cyberpunka i właśnie to też jest związane, bo Karpiński remontuje chatę, więc prawdopodobnie niedługo do niego przyjadę i będziemy robić z powrotem tak samo jak z Detroit. Tylko z Cyberpunkiem, że będziemy przez 3 dni napierdalać fabułę i może z tego zrobimy streama, bo na PS4 nie chciałem robić, bo tam jest chujowa jakość. No to chyba to jest tyle, ja zaraz wstawiam tego vloga. Nagraliśmy 3 piosenki, miałem nagrać też 4, wrzucić do epki, nie wiem czy tego zrobię, bo 4 to był diss na Kira, czy tam pierwsza zwrotka nie jest związana z nim w ogóle i refren, ale drugi był związany już z nim. Ale zrzuciłem na koniec takim o jego znajomym, rzuciłem mocnego kapa, więc po prostu tam porozmawialiśmy chwilę. Ja pewnie to przerobię jakoś, albo kogoś wezmę na fita i wrzucę tą nutę, ale nie wiem czy już jako epka, więc możliwe, że albo będzie mieć 3 traki, albo 4, a nie chcę kurwa dawać karpia na fit, bo nawet fajny flow tam zrobiłem, jeżeli chodzi o drugą zwrotkę. Więc to by było na tyle, na razie pa, pa i cześć!